Chyba możemy zacząć. Szanowni Państwo, PiS po raz kolejny w trybie ekstraordynaryjnym przepycha kolanem specustawę. Specustawę, która rzekomo ma służyć przyspieszeniu budowy elektrowni szczytowo-pompowych, które mają służyć jako magazyny energii wspierające odnawialne źródła energii. Ale tak nie jest, bo ta ustawa nie jest o tym. Ta ustawa jest jak zwykle, jeśli coś PiS pilnie robi, to można podejrzewać, że chodzi o wybory i chodzi o pieniądze. I w tym przypadku też tak jest. To jest ustawa, która pozwoli sfinansować kampanię wyborczą jednego z prominentnych polityków PiS-u, mianowicie ministra Dworczyka, poprzez zaproponowanie zniszczenia jednej z miejscowości w jego okręgu pod rzekomym szyldem budowy ekstra przedsięwzięcia zupełnie irracjonalnego, bezsensownego za miliardy złotych, tylko po to, żeby na jego przygotowanie, bo chyba nawet nie na budowę, wykorzystać zalegające publiczne 3,5 miliarda w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, który trzeba wykorzystać w tym roku. A o jaką miejscowość chodzi i kosztem jakiej ceny dla całego społeczeństwa, ale dla tej miejscowości powie koleżanka posłanka Monika Wielichowska, która właśnie z tego terenu pochodzi i gdzie mieszka. Jest z nami także koleżanka Małgorzata Tracz, posłanka, która też w tej sprawie interpelowała, ale przede wszystkim jest z nami przedstawiciel strony społecznej Stowarzyszenia Niezatapialna Wioska Młoty. I o tej specustawie Dworczykowe Młoty będziemy Państwu mówić, dlaczego to jest kolejne szczytowe przepompowywanie kasy w czasie wyborów. Oddaję głos pani poseł Wielichowskiej. Szanowni Państwo, elektrownie szczytowo-pompowe są bez wątpienia potrzebne i to nie ulega w naszym gronie żadnej wątpliwości. Ale jeżeli taka inwestycja ma powstać ponad głowami zaniepokojonych mieszkańców, bez uzgodnień, bez konsultacji, w końcówce kadencji, a przypominam, że PiS rządzi prawie 8 lat i nie podjął w tym kierunku żadnych działań, no to musi zapalić się czerwona lampka. A jeśli zapala się czerwona lampka, to jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o przewalenie kasy. Mówimy tutaj o prawie 3,5 miliarda złotych, które muszą być zakontraktowane do końca roku. W tym tygodniu, podczas tego posiedzenia Sejmu, procedujemy specjalną specustawę, która de facto mówi o elektrowni szczytowo-pompowej właśnie w Młotach, w gminie Bystrzyca, w powiecie kłodzkim, na Dolnym Śląsku. Ci zainteresowani politycy PiS-u, którzy promują się, budują się na naszym dolnośląskim terenie, są dziś podczas tej dyskusji nieobecni. Nie ma ich na komisji, nie było ich podczas drugiego czytania w Sejmie. Zobaczymy, czy będą podczas głosowania. Mówimy tej specustawie nie, dlatego że nie chcemy, żeby powtórzył się drugi CPK. No trochę na mniejszą skalę, bo dotyczy jednej gminy, choć nie do końca jednej gminy, bo chociażby jeśli biorąc pod uwagę, nie wiem, budowanie linii wysokiego napięcia, to ona nie będzie przechodziła tylko przez wioskę Młoty. Będzie przechodziła przez wiele wsi i być może przez jeszcze kilka gmin. Na żadne pytanie wczoraj podczas dyskusji w Sejmie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. A tych pytań jest wiele. Myślę, że przedstawiciel strony społecznej zadaje też tutaj w imieniu społeczności lokalnej. Szanowni Państwo, ja chcę przypomnieć, że ten projekt ma 70 lat i o tym, z jakim mieczem Damoklesa żyją ludzie w Młotach od 70 lat opowie nam właśnie ich przedstawiciel. Zapraszam. Kosiu? Szanowni Państwo, ja zwyczajowo w Sejmie występuję jako rzecznik zielonych, ale dzisiaj jestem tutaj jako sąsiad i przyjaciel Stowarzyszenia Niezatapialna Wioska Młoty.
specustawa, o której wspomniały panie posłanki, dotyczy de facto tej jednej inwestycji na Dolnym Śląsku. Budowa elektrowni szczytowo-pompowej zaczęła się pół wieku temu. Pół wieku temu mieszkańcy i mieszkanki Młot zostali pozbawieni części swoich praw obywatelskich i części praw majątkowych. Od 50 lat nie mogą dysponować swobodnie swoim majątkiem. Każdy i każda z Państwa mają możliwość składania wniosków na termomodernizację swojego domu, na panele fotowoltaiczne, na zmianę źródła ciepła. Wszyscy w Polsce mają to prawo, oprócz mieszkańców i mieszkanek Młot, którzy od urzędników słyszą, że od 50 lat mieszkają na dnie zbiornika elektrowni szczytowo-pompowej. Jestem tutaj też dzisiaj, żeby przypomnieć słowa pana posła Marka Suskiego, który miesiąc temu na Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych raczył powiedzieć, że w sprawie budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach idziemy na skróty. I to słowo na skróty bardzo mocno wybrzmiało w całej gminie Bystrzyca Kłodzka i w całej Kotlinie Kłodzkiej. Słowa na skróty w uszach ludzi, którzy od 50 lat, nad którymi głowami wisi miecz Damoklesa, od 50 lat nie są pewni, czy mają się wyprowadzać, czy są właścicielami swoich domów, czy ich domy się nie zawalą, bo jest wielu takich mieszkańców, których domy po prostu się zawaliły i musiały wyprowadzić. Te słowa ministra Suskiego zabrzmiały jak najgorsza obelga. My w sprawie Młot powinniśmy mieszkańcom szacunek i dochowywanie zasad prawa, a nie pośpiech i butę, którą zaprezentował pan poseł Suski. Co więcej, jak wspomniała pani posłanka Wielichowska, budowa elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach to nie jest tylko kwestia jednej malutkiej wioski na końcu świata. Spójrzcie państwo na mapę. Jeden rzut oka na mapę pokazuje, że ten projekt jest kompletnie bez sensu. Nie budujemy elektrowni szczytowo-pompowej tam, gdzie mamy linię wysokiego napięcia, tam, gdzie mamy całą infrastrukturę. Pan PiS, minister Dworczyk, minister Zyska chcą budować elektrownię szczytowo-pompową na końcu świata. Trzeba będzie doprowadzić ponad 80 km linii wysokiego napięcia, która przetnie całą Kotlinę Kłodzką. Przetnie gminę Bystrzyca Kłodzka, gminę Kłodzko i tak dalej, i tak dalej. Tego na wizualizacjach, które prezentuje minister Moskwa i pani burmistrzyni Surma, nie zobaczycie państwo. Paradoksalnie elektrownię szczytowo-pompową w Młotach rząd chce zbudować na potrzeby zabezpieczenia rynku energii, na potrzeby zabezpieczenia energetyki odnawialnej. Ale przypominam, że dwóch posłów, którzy lobbują za budową elektrowni w Młotach, dwóch posłów z ziemi wałbrzyskiej, minister Dworczyk i minister Zyska, który o ironio jest pełnomocnikiem rządu do spraw odnawialnych źródeł energii, ci dwaj posłowie zagłosowali za haniebną poprawką Suskiego, właściwie zabijającą energetykę wiatrową w Polsce. Z jednej strony zabijamy energetykę wiatrową, z drugiej strony pod płaszczykiem troski o bilans energetyczny Polski chcemy zatopić niezatapialną wieś Młoty. Ja chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że nikt ani w Młotach, ani w Zielonych nie jest przeciwny transformacji energetycznej. Ale transformacja energetyczna uda się tylko wtedy, kiedy będzie sprawiedliwa, kiedy będzie robiona wraz z mieszkańcami, a nie wbrew ich woli i ich dobru. I dzisiaj z tego miejsca bardzo mocno apeluję do wszystkich posłów i posłanek o głosowanie przeciwko tej ustawie. Szanowni Państwo, ta ustawa, którą dzisiaj będziemy głosować, nie jest tak naprawdę o elektrowniach szczytowo-pompowych, ale jest o wielkiej przepompowni kasy. Minister Dworczyk w roku wyborczym przypomniał sobie o swoim okręgu wyborczym, znalazł wioskę Młoty i okolicznym mieszkańcom zaczął opowiadać cuda o wielomiliardowych inwestycjach. Problem w tym, że nic z tych inwestycji nie wyjdzie, że gmina Bystrzyca Kłodzka nie otrzyma miliardów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, że nie będzie wpływało legendarne 100 milionów złotych rocznie do budżetu z podatków. Te pieniądze pójdą za to na Wille Plus, na fundusz wyborczy PiS-u. Minister Dworczyk po wyborach zapomni o całej tej wielkiej inwestycji. Ale najbardziej poszkodowani są tutaj mieszkańcy. Mieszkańcy i mieszkanki
miejscowości Młoty, którzy protestują przeciwko tej inwestycji. Tą jedną specustawą, którą będziemy dzisiaj głosować, tak naprawdę możemy przekreślić ich życie. Możemy zaprzepaścić dorobek ich życia, zniszczyć więzi społeczne, a także upodlić. Mieszkańcy i mieszkanki miejscowości Młoty są naprawdę w tej samej sytuacji, co wiele osób w Polsce, które mieszkają na terenach planowanego CPK. Wywłaszczenia, pozbawienie domów, brak szacunku ze strony władzy. Ale widzimy, że tego typu projekty to jest domena rządu Prawa i Sprawiedliwości. Młoty będą tak naprawdę drugą Ostrołęką, będą drugą Mierzeją Wiślaną, tym przykopem, czyli tak naprawdę megalomańskimi projektami PiSu z czasów PRL-u. I ja mam radę dla ministra Dworczyka. Zamiast niszczyć przyrodę, zamiast upadlać ludzi, zamiast realizować te pomysły rodem z PRL-u i grzebać w szufladach towarzysza Gierka, niech zajmie się problemem drożyzny, inflacji i afer wewnątrz PiS-u. Dziękujemy. Yeah.